W dzisiejszym wideo pokażę Wam 5 stron opartych o technologię AI, które zmienią oblicze znanego nam świata. Jeżeli więc chcesz dowiedzieć się, jakie są to strony i jakie korzyści możesz Ty sam z nich wyciągnąć, zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego materiału w całości. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Sztuczna inteligencja wdziera się do naszego świata w niezwykle szybkim tempie. Ludzie oszaleli wręcz na punkcie ChatGPT, który stał się niejako prekursorem trendu związanego ze sztuczną inteligencją. Cóż się jednak dziwić, skoro ta strona stała się najszybciej rosnącą aplikacją w historii ludzkości. Tylko w 5 dni pozyskała ona 1 000 000 nowych użytkowników. Widać więc gołym okiem, że ten trend jest czymś, co zmieni oblicze świata, jaki znamy. W dzisiejszym materiale nie chcę jednak opowiadać Wam o ChatGPT, ale o stronach, które w oparciu o sztuczną inteligencję zmieniają zasady gry, jakimi do tej pory rządził się świat. Przyjrzyjmy się więc, jakie są to strony i co oferują swoim użytkownikom. Pierwszą stroną jest Copy.ai. Jest to platforma, która pomaga nam tworzyć treści na dowolny temat. Niezależnie czy jest to wpis na blogu, na Facebooku czy też wiadomość e-mail, Copy.ai stworzy za nas dowolny tekst dosłownie w kilka chwil. Wystarczy podać określone informacje, takie jak to, czego będzie dotyczył tekst, w jakiej narracji ma być napisany, czy też jakie słowa kluczowe ma zawierać dany tekst. Następnie edytujemy tekst, dopisując inne informacje, a całą resztą zajmuje się już Copy.ai. Strona w kilka chwil jest w stanie stworzyć dziesiątki pomysłów na nowe wpisy, które będą nie tylko ciekawe, ale również wartościowe. Ta strona staje się prawdziwym lifehackiem dla każdego, kto prowadzi blog, wysyła newsletter, czy też prowadzi konta na social mediach, lub po prostu potrzebuje tekstu na swoją stronę internetową, którą prowadzi. Ta platforma pozbawi w pracy tysiące osób, które zajmowały się tworzeniem kontentu jako copywriterzy i sprawi, że prowadzenie własnej strony będzie znacznie łatwiejsze. Jeżeli więc chcecie stworzyć dowolny tekst, zapraszam Was do wypróbowania Copy.ai. Drugą platformą, która sprawi, że spadniecie z fotela, na którym teraz siedzicie, jest Build.ai. Ta strona z kolei tworzy aplikację w oparciu o nasze wytyczne, które zadamy algorytmowi. Na chwilę obecną strona ta nie przyjmuje nowych użytkowników, ale już teraz możemy podejrzeć, co będzie oferowała swoim użytkownikom. I tak, za pomocą Build.ai możemy stworzyć na przykład aplikację do podróży, tworzenia posiłków, pomysłów na ciekawe wpisy na nasze social media, czy też opisy naszych produktów, które będą przyciągać klientów. Aplikacja zapowiada się naprawdę dobrze, więc warto oczekiwać, kiedy zostanie ona uruchomiona dla szerszej liczby ludzi. To oprogramowanie jako kolejne sprawia, że nawet laik może stworzyć aplikację, nie znając zasad programowania. Jest to ogromna zmiana, która sprawi, że zawód programisty nie będzie już tak ceniony w społeczeństwie, ponieważ dostęp do budowy aplikacji zostanie otworzony dla mas. Trzecim narzędziem, które zmieni oblicze dotychczasowego świata, jest strona Cartiff.com, na której to możemy tworzyć zdjęcia i filmy produktów, jakie sprzedajemy w sieci. Wystarczy tylko dodać zdjęcie naszego produktu, a Cartiff zajmie się resztą. Stworzymy dowolne zdjęcie czy też film wideo z naszym produktem, który będzie umieszczony w dowolnym tle. Cartiff będzie ogromnym krokiem w reklamie produktów, ponieważ dzięki niemu przedsiębiorcy zaoszczędzą tysiące złotych wydawanych na tworzenie reklam swoich produktów przez agencje marketingowe. Jest to więc ogromny krok naprzód. Kolejnym bardzo ciekawym narzędziem jest Otter.ai. Ta aplikacja robi za nas notatki. Niezależnie czy prowadzimy zebranie zarządu, jesteśmy studentem na uczelni, czy też spotykamy się, by przedyskutować dany problem. Otter staje się naszą prywatną sekretarką i notuje wszystko, co tylko zostanie wypowiedziane. Oszczędza więc czas i sprawia, że możemy przeanalizować najważniejsze aspekty, jakie zostały wypowiedziane podczas spotkania. Wyobraźcie sobie taką sytuację, kiedy to studenci wykorzystują Otter.ai. Nie muszą oni notować nic, ponieważ wszystko za nich robi sztuczna inteligencja. Jest to więc ogromny game changer dla wielu osób. Piątą aplikacją opartą o sztuczną inteligencję jest Axiom.ai. To program, dzięki któremu będziecie mogli zautomatyzować niezliczoną ilość interakcji. Możemy więc za pomocą tej aplikacji
tworzyć boty, które kopiują treści z innych stron, dodają treści na określone platformy, jak również możemy tworzyć boty, które pomagają osobom odwiedzającym naszą witrynę, na przykład w zakupie czy też podjęciu określonego działania. Ta technologia po raz kolejny pomoże na przykład w zbieraniu informacji, pozycjonowaniu stron czy też usprawnieniu sprzedaży. Jest więc to kolejny krok w stronę współpracy pomiędzy człowiekiem a sztuczną inteligencją. Jak widzicie, na naszych oczach dzieje się prawdziwa rewolucja. Mostów pomiędzy człowiekiem a sztuczną inteligencją zaczyna być coraz więcej i warto obserwować ten trend, ponieważ każdy z nas dzięki sztucznej inteligencji może wznieść się na wyższy poziom. To, że sztuczna inteligencja z nami pozostanie, nie ulega wątpliwości. Pytanie tylko, jak na to zareagujemy. Czy będziemy w gronie osób, które twierdzą, że sztuczna inteligencja zawładnie światem i zniszczy człowieka? Czy też staniemy po stronie tych, którzy w AI widzą narzędzie, które pomaga człowiekowi żyć lepiej, wygodniej i efektywniej? Tutaj wszystko zależy tak naprawdę od nas samych. Osobiście skłaniam się ku tej drugiej grupie i wierzę, że sztuczna inteligencja jest jak nóż w naszych rękach. Możemy ukroić nim chleb, ale równie dobrze możemy się nim pokaleczyć. Już teraz widać negatywne wykorzystanie sztucznej inteligencji, na przykład do pisania prac domowych, czy też poważniejszych występków, jak chociażby zdawanie egzaminów, czy też pisanie prac magisterskich. Tak jak mówię, jest to tylko narzędzie i to my zdecydujemy, jak zostanie ono przez nas wykorzystane. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że to wideo dało Wam wartość i pokazało, jakie możliwości może dać Wam sztuczna inteligencja. Jak zawsze zapraszam Was do lajkowania, komentowania i udostępniania tego materiału wśród swoich znajomych. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.